skonstruowaliśmy taką uchwałę i regulamin do oświęcimskiego budżetu obywatelskiego i stwierdziliśmy, że taka forma inicjatywy uchwałodawczej będzie najbardziej skuteczna z form przeprowadzenia uchwały o budżecie obywatelskim. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany właśnie wystąpieniem z taką inicjatywą, to przede wszystkim bazujemy na artykule 41a ustawy o samorządzie gminnym. Tam między innymi jest mowa o tym, ile należy zebrać dla konkretnej gminy według liczby mieszkańców podpisów, ale jest odesłanie również do uchwały organu stanowiącego państwa miasta. Czyli dla nas, dla mieszkańców miasta Oświęcim obowiązuje uchwała Rady Miasta Oświęcim w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Agata Kępa, dzisiaj ze mną na kanale Lub bezpośrednio Aleksander Siuta i Monika Szymeczko. Działacze ze Stowarzyszenia Polska 2050 Oświęcimia, więc dzisiaj przenosimy się do Oświęcimia i też o nim, a właściwie o inicjatywach tam będzie mowa. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dzień dobry serdecznie. Jakiś czas temu w Oświęcimiu rozpoczęliście obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, której celem jest zainicjowanie w Oświęcimiu budżetu obywatelskiego. To dość niezwykłe dla mnie połączenie, bo o ile już spotkałam się z instrumentami demokracji bezpośredniej, jakimi są czy to budżet obywatelski, czy inicjatywa obywatelska uchwałodawcza, to tutaj mamy do czynienia z takim połączeniem tego, także bardzo chętnie dowiem się, co i jak. Tak może wprowadzając nasze widzki i naszych widzów, zgodnie z prawem w Polsce jedynie miasta na prawach powiatu mają obowiązek realizować corocznie budżet obywatelski, czyli takie miasta jak Poznań, Warszawa, Katowice. Pewnie większość z nas kojarzy po prostu te miasta na prawach powiatu jako większe jednostki miejskie czy miasta wojewódzkie. W Polsce jest zaledwie 66 takich gmin. Jednak w 2022 roku, zgodnie z badaniami Obserwatorium Polityki Miejskiej, już powyżej 43% miast powyżej 5000 mieszkańców zorganizowało budżet obywatelski w 2022 roku. No i ta tendencja w ciągu ostatnich lat jest wzrostowa, co pokazuje, że coraz więcej gmin decyduje się na taką formę konsultacji z mieszkańcami. Niestety wśród tych gmin nie znalazł się Oświęcim. Dlaczego jakby Oświęcim do tej pory nie zdecydował się na budżet obywatelski? Czy w ogóle kiedykolwiek taka forma konsultacji z mieszkańcami tam istniała? I czy mieszkańcy pokazują, że chcieliby właśnie też w ten sposób partycypować w życiu miasta? To znaczy, pozostałe gminy, jak również miasto Oświęcim, argumentują brak budżetu obywatelskiego w formie, jaką my proponujemy, poprzez to, że konsultacje odbywają się w innych formach, jak na przykład SIRO, czyli Społeczne Inicjatywy Rad Osiedli. Problem w tym, że ta komunikacja z mieszkańcami w ten sposób jest bardzo ograniczona i przez to mieszkańcy nie wiedzą o takich konsultacjach często, a ponadto nie biorą w nich bezpośredniego udziału. My naszą propozycją inicjatywy o budżecie obywatelskim w Oświęcimiu chcemy to zmienić, dlatego utworzyliśmy komitet i wystąpiliśmy z taką inicjatywą do Rady Miasta. Ja może tylko dodam, że oczywiście Społeczne Inicjatywy Rad Osiedli istnieją, działają w Oświęcimiu. Jest to bardzo dobre narzędzie, właśnie te kontakty z radnymi dzielnic, osiedli, ale jest to zawężone narzędzie, ponieważ mamy ograniczone środki finansowe, mamy 12 rad osiedli.
i mamy pulę środków, niecałe 200 tysięcy, no to tam powiedzmy mniej więcej niecałe 200 tysięcy złotych rocznie na 12 rat osiedli. Poza tym o istnieniu właśnie SIRO nie wie większa część mieszkańców. Jest to, że tak powiem, to jest bardzo dobre narzędzie, ale jednak zawężone na tylko na taką część mieszkańców, która się tym interesuje. Poza tym tutaj mogą być realizowane w ramach SIRO mniejsze projekty inwestycyjne, czy mniejsze projekty tak zwane miejskie. Natomiast nam zależało na tym, żeby rozpowszechnić właśnie ideę budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców, aby włączyć jak największą liczbę mieszkańców w życie naszego miasta, żeby ich nieco zaktywizować, żeby sami brali odpowiedzialność. Zresztą na swoim osiedlu wiedzą doskonale, co by się przydało, czy na przykład należałoby poprawić bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych. Być może są jakieś ograniczenia, które utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami, na przykład należy przebudować chodnik, czy dla mam z wózkami, czy ławeczki dla mam karmiących. Myślę, że tutaj mieszkańcy jak najlepiej zdają sobie sprawę z tego, czego potrzebują, ale żeby dotrzeć do mieszkańców z tą informacją, myślę, że jednak najlepszym narzędziem jest właśnie budżet obywatelski. No i możemy z niego realizować wtedy większe projekty, chociaż nasze założenie na początek zawiera pewne niedużą sumę, którą mam nadzieję będziemy powiększać w kolejnych latach. Ważne, żeby tutaj zaznaczyć, że właśnie ta forma, która obecnie jest obecna w Oświęcimiu, czyli Społeczne Inicjatywy Rad Osiedli, nie konkurowałaby z budżetem obywatelskim, bo to są trochę inne formy konsultacji z mieszkańcami i planowania budżetu. Tak jak tutaj wspomnieliście, SIRO ma dużo, dużo mniejszy budżet niż to bywa w przypadku budżetu obywatelskiego w większości miast, co oczywiście się też przekłada na zakres potencjalnych inwestycji realizowanych w ramach właśnie tych konsultacji. Kilka tygodni temu, jako członkowie Stowarzyszenia Polska 2050, podjęliście formalne działania właśnie na rzecz utworzenia budżetu obywatelskiego, chociaż domyślam się, że jakiekolwiek działania czy dyskusje na ten temat muszą trwać znacznie dłużej, skoro tutaj już właśnie te formalne procedury zostały uruchomione. Z tego, co wiem, to pierwszy raz, kiedy w Oświęcimiu zdecydowano się na skorzystanie z takiej inicjatywy uchwałodawczej. Skąd decyzja, żeby skupić się właśnie na tym instrumencie demokracji bezpośredniej? Mogliśmy korzystać oczywiście z wielu narzędzi. Mogliśmy złożyć wniosek do prezydenta miasta. Mogliśmy wystosować petycję i również ruszyć z prośbą czy z wnioskiem tutaj do mieszkańców o wyrażenie poparcia. Ale w toku właśnie dyskusji nad budżetem obywatelskim, gdy sami uczyliśmy się tego narzędzia, jak to powinno działać, jaka forma byłaby najlepsza. I tutaj bazowaliśmy na doświadczeniu miasta Chrzanów i właśnie można powiedzieć, że przestudiowaliśmy dokładnie ich regulamin i zasady działania właśnie budżetu chrzanowskiego. I mając już gotowe narzędzie, stwierdziliśmy, że możemy zrobić coś więcej poza po prostu wnioskiem o utworzenie takiego budżetu. Możemy dać, no powiedzmy, tak zwanego gotowca, czyli już przedstawić mieszkańcom konkrety, jak miałby wyglądać budżet obywatelski, jakie na początek widzielibyśmy kwoty, jak to powinno wyglądać, w jaki sposób zostanie zorganizowane głosowanie. Myślę, że właśnie tutaj bazujemy już na pewnych informacjach, na tym, jak to miałoby wyglądać, a nie po prostu na samej idei. Chodziłoby o to właśnie, żeby przekonać mieszkańców, w jaki sposób sami już mogliby zgłaszać te projekty, jakby to wyglądało, że nie jest to skomplikowane, że Urząd Miasta będzie pomagał, że będziemy mieć określone kwoty, właśnie proponowaliśmy tutaj projekty w kwotach między 10 a 15 tysięcy złotych. Ponieważ jest to na początek taki racjonalny przedział, ponieważ tutaj mniejsze kwoty nie pozwoliłyby nam na realizację nawet drobnych projektów inwestycyjnych, bo nawet przebudowa fragmentu chodnika czy parkingu wymaga oczywiście projektu i później nakładów, więc zmniejszenie tej kwoty nie pozwoliłoby nam realizować pewnych spraw. Chodziło o to, żeby już mieszkańcom pokazać, jak to będzie wyglądało. Rozmawiamy o konkretach,
żebyście już wiedzieli, na czym pracujemy, jak to ma wyglądać, jakie będą kwoty, jaka będzie pula budżetu, w jakich kwotach będzie można realizować zadania, jakie będzie można, jakie są uwarunkowania, co miastu wolno, czy nam mieszkańcom można proponować w ramach budżetu obywatelskiego. Czyli chodziło w pewnym sensie też o edukowanie mieszkańców. Oczywiście sami musieliśmy się przeedukować na początek i właśnie, tak jak mówię, dziękuję tutaj panu burmistrzowi miasta Chrzanowa, panu Robertowi Maciaszkowi, ponieważ on nam przybliżył tą ideę i zasady działania. I dzięki temu mogliśmy właśnie opracować projekt dla naszego miasta. Konkrety, jak to ma działać, dlatego możemy dzisiaj wszystkim opowiedzieć, ma to wyglądać w taki, a taki sposób. Czyli tak jak mówię, chodzi tutaj o konkrety i zarazem edukację dla mieszkańców. Tak jak powiedziała Monika, dla nas taka forma była w zasadzie koniecznością, bo korzystając z doświadczenia miasta Chrzanów, skonstruowaliśmy taką uchwałę i regulamin do oświęcimskiego budżetu obywatelskiego i stwierdziliśmy, że taka forma inicjatywy uchwałodawczej będzie najbardziej skuteczna z form przeprowadzenia uchwały o budżecie obywatelskim. Jakie w takim razie są te konkrety? Jak wygląda ta propozycja budżetu obywatelskiego? Jeśli w czyimś mieście, gminie, powiecie jest taka forma partycypacji, no to pewnie mamy gdzieś ogólny pogląd, jak to wygląda. Jednak w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego są pewne różnice, jeśli chodzi o samą formę tego budżetu obywatelskiego. Jaka jest wasza propozycja, jak ten budżet obywatelski miałby wyglądać w Oświęcimiu? To może ja zacznę tutaj od samej puli środków finansowych, które proponujemy przeznaczyć na budżet obywatelski. W przypadku Oświęcimia proponujemy wydzielić 300 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych stanowi 0,13% wykonania wydatków za ubiegły rok. Nie jest to pula duża, tak jak mówię, w miastach na prawach powiatu ustawodawca określił, że jest to 0,5% wykonania wydatków za zeszły rok, czyli nasza pula jest tutaj stosunkowo niska. My uważamy, że na start to jest całkiem dobra kwota, żebyśmy się wszyscy, czyli wszystkie strony tego procesu nauczyły właśnie obsługiwać budżet obywatelski. I później proponujemy takie założenia, że właśnie proponowane przez mieszkańców projekty miałyby się zawierać w kwocie między 10 tysięcy złotych a 150 tysięcy złotych. Tam jest dolny zakres 10 tysięcy, ponieważ do 10 tysięcy są też inne narzędzia, które możemy wykorzystywać. Czyli między innymi poprzez właśnie społeczne inicjatywy Rad Osiedli, również są lokalne inicjatywy mieszkańców, także myślę, że ten pułap 10 tysięcy złotych jest bardzo dobry, a jak już wspomniałam wcześniej, 150 tysięcy złotych, no to jest też taki zakres, w którym już można pewne inwestycje przeprowadzić. I tak, jeżeli chodziłoby o to, kto może zgłaszać projekty. Tutaj właśnie bardzo nas cieszy taki fakt, że głosować, czy zgłaszać projekty i później głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta. Wszyscy, znaczy naprawdę wszyscy. Czyli chodzi mi o to, że również dzieci, również młodzież, przecież żyjemy w XXI wieku, świat się zmienia. Możemy ulepszać tę naszą przestrzeń miejską również dla nich. Więc myślę, że to jest dobrze. Nawet gdyby czegoś nie dało się zrealizować, to dowiedzieć się, jak właśnie młodzież proponuje zmiany w mieście, czy w pewien sposób zaktywizować i związać ich z miastem. Możecie tutaj realizować własne pomysły. Tylko oczywiście jest to założenie, że w przypadku młodzieży poniżej 16 roku życia jest to głosowanie, czy zgłaszanie projektów i głosowanie ze wsparciem rodzica. I może tylko powiem, jak miałby wyglądać w ogóle sam przebieg. Tutaj jest tak, że na początku roku prezydent miasta ogłosiłby harmonogram poszczególnych działań oraz wzory formularzy. W później wyznaczonym terminie mieszkańcy miasta mogliby zgłaszać projekty na określonych formularzach właśnie do miasta, które podlegałyby weryfikacji. Po zweryfikowaniu przez miasto, zaznaczam, że miasto na etapie zgłaszania czy opracowywania zadań będzie udzielało pomocy, ponieważ nie jest to łatwe zadanie. Ale tutaj urzędnicy będą służyli pomocą. Później nastąpi weryfikacja, ponieważ żeby miasto mogło zrealizować dane zadanie, muszą one spełniać określone wymogi. Muszą to być zadania mieszczące się w zadaniach własnych gminy, czyli naszego miasta.
Muszą to być zadania realizowane na mieniu naszego miasta, czyli no niestety nie możemy na przykład realizować zadań czy stawiać urządzeń na terenach spółdzielczych. Więc są pewne określone tutaj wymogi i jeżeli będzie pozytywna weryfikacja, ok, mamy zielone światło, możemy realizować zadania, wówczas również w terminie wyznaczonym przez prezydenta będzie ogłoszone głosowanie przez wszystkich mieszkańców miasta. I my proponujemy, aby tak jak na przykładzie Chrzanowskim uruchomić platformę cyfrową, na której każdy, czy za pomocą której każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos. Oczywiście, że mamy też grupy społeczne, które lepiej i gorzej radzą sobie tutaj w świecie cyfrowym, natomiast zapewniamy, że będzie wsparcie. Czyli będą w różnych dzielnicach miasta, będą uruchomione punkty, w których mieszkańcy otrzymają pomoc, czyli głosowanie będzie przez internet, ale ze wsparciem. Czyli mieszkańcy, którzy będą tego potrzebowali, udadzą się do wskazanej placówki i tam pracownik pomoże im oddać głos. Później oczywiście będą głosy zliczane, będzie czas na to, aby mogły tutaj, aby nastąpił wybór, prawda? Bo wybrane będą te projekty, które otrzymają największą liczbę głosów mieszkańców, oczywiście w ramach tej puli 300 tysięcy. Będzie czas na odwołania i rozpatrzenie tych odwołań. Natomiast, kiedy zostanie dokonany wybór, wówczas, tak oczywiście w zgodzie z przepisami, wybrane zadania będą musiały zostać włączone do budżetu miasta na kolejny rok. Czyli wtedy, tak jak proces budżetowania zaczyna się u nas w lipcu, więc już będzie wiadomo, myślę, że do lipca będzie wiadomo tutaj, które zadania zwyciężyły i będą włączane do projektu budżetu i w związku z tym w kolejnym roku będą realizowane przez miasto. Czy Olko chciałbyś coś dodać? Tak jest, należałoby dodać tylko, że w naszym regulaminie te wszystkie warunki są zapisane, to jest w naszej propozycji do radnej, a jeśli chodzi o promocję, to założyliśmy jakby osobny budżet, osobny procent dla promocji samego budżetu, który nie mieści się w puli 300 tysięcy. I za to będzie odpowiedzialny Urząd Miasta, jeśli już w końcu ten budżet obywatelski, uchwała nad nim będzie przegłosowana. Ja myślę, że te środki właśnie na promocję to jest bardzo ważna część edukacyjno-informacyjna, ponieważ tak jak my musieliśmy się nauczyć, żeby móc opracować projekt uchwały, musieliśmy się nauczyć, o co w tym budżecie chodzi, jak on ma wyglądać, jak opracować takie założenia, które będą najlepiej pracować dla mieszkańców miasta. Powiem szczerze, że sama tutaj się wahałam, czy to jest dobre narzędzie, ale jednak po licznych rozmowach i z panem burmistrzem Chrzanowa i z pracownikami w Chrzanowie przekonałam się, że to może być naprawdę świetne narzędzie dla mieszkańców. Ale musimy jednak zrobić dużą kampanię informacyjną po to, aby mieszkańcy dowiedzieli się po pierwsze, że jest takie narzędzie. My poniekąd teraz organizując naszą akcję zbierania podpisów również staramy się informować, o co chodzi, jak ma wyglądać cały proceder, ponieważ o ile młodsi mieszkańcy miasta myślą, że mają większe doświadczenie, o tyle właśnie dorosłych czy seniorów, no musimy bardziej edukować, tłumaczyć, że to działa, to narzędzie działa z sukcesem w innych miastach i można z niego realizować świetne projekty. Także myślę, że właśnie ta część edukacyjno-informacyjna to jest bardzo ważny element i jeżeli to nie zadziała, to myślę, że sam budżet, będzie to ze szkodą dla samego budżetu, także myślę, że właśnie to informowanie mieszkańców, jakie macie możliwości. Możecie zgłaszać zadania, możecie sami decydować o tym, jak będzie się zmieniała przestrzeń na waszych osiedlach. Sami możecie decydować o tym, jak zmienia się, czy będzie się zmieniało miasto. I później chodzi o powszechne głosowanie mieszkańców, bo im większa grupa mieszkańców wypowie się w głosowaniu bezpośrednim przy wyborze zadań, tym myślę, że lepsze zadania będą wybierane. Ja w dużej mierze zawodowo byłam i po części jeszcze jestem związana z marketingiem, także tutaj się w 100% zgadzam, że tak naprawdę bez tej części budżetu przeznaczonej na edukację i na promocję trudno będzie uzyskać jakieś efekty, bo jeśli nie poinformujemy osób potencjalnie zainteresowanych, nie dotrzemy do nich, no to tak naprawdę samo się to nie stanie, także na pewno bardzo cenne, że też w tym projekcie kładziecie na to nacisk. No bo tu ta kwestia edukowania w ogóle z tym, jak funkcjonuje gmina, jak funkcjonuje miasto, w jaki sposób by działał budżet obywatelski, też jest na pewno
bardzo ważna, bo po prostu mieszkańcy muszą się nauczyć też tego, w jaki sposób to wszystko działa. Chciałabym teraz właśnie zapytać o samą formę i próbę wprowadzenia tego budżetu. Tak jak już na samym początku zostało wspomniane, korzystacie z obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W tym momencie jesteście na etapie zbierania podpisów. Tych podpisów według ustawy musicie zebrać minimum 300, bo w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców jest to 300 podpisów. W gminach mniejszych jest to odpowiednio mniej od 100. I jeśli uda Wam się zebrać tą oczekiwaną liczbę podpisów, która zwykle też, jak to robicie na swojej stronie, jest zebrane z nadwyżką, bo wiadomo, że w trakcie weryfikacji część z tych podpisów najpewniej odpadnie. Jeśli zostanie wszystko prawidłowo zweryfikowane, Rada Miasta ma obowiązek pochylić się nad inicjatywą obywatelską w ciągu 3 miesięcy. Zanim jednak tutaj zapytam jeszcze o to, jak w tym momencie przebiega ten proces, jak tworzyliście w ogóle samą tą inicjatywę i jak wyglądała ta droga dojścia do tego momentu, w którym w tym momencie jesteście? Jak wyglądało to tworzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej? Otóż wiąże się to z pewnymi formalnościami, które oczywiście musieliśmy spełnić, o których Monika pewnie za chwilę powie coś więcej. Natomiast musieliśmy utworzyć komitet jakby tej inicjatywy, do którego potrzebowaliśmy zebrać również 25 członków do poparcia takiego komitetu. I to była w zasadzie pierwsza część formalna, którą musieliśmy wykonać. Tenże komitet przedstawił Radzie Gminy gotową uchwałę i gotowy regulamin, który przygotowaliśmy na bazie doświadczeń z Chrzanowa. Dlatego następną formą jest po prostu zebranie formalnej liczby podpisów w wysokości 300, do tego, by radni mogli głosować nad tym projektem naszej uchwały, naszego Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. Dlatego taka jest ścieżka. Ta ścieżka jest, uważam, że skomplikowana. Nie sądzę, żeby była ona atrakcyjną dla mieszkańców, którzy chcą zmienić coś w swoim mieście. My mamy to szczęście, że korzystaliśmy właśnie z doświadczeń innych i mogliśmy przeprowadzić to w miarę sprawnie, co właśnie realizujemy. Jesteśmy w 1/3 zbierania podpisów do przeprowadzenia obrad radnych nad tą uchwałą. Mamy nadzieję, że do końca wakacji, przy okazji różnych eventów i wydarzeń, które dzieją się w Oświęcimiu, zbierzemy pozostałą część ze sporą nadwyżką, żeby w razie odpadu pewnej ilości głosów, jakby ta inicjatywa była bezpieczna. Ja może jeszcze dodam, jeśli mogę. Jasne, proszę, proszę. A dobrze. To znaczy tak, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany właśnie wystąpieniem z taką inicjatywą, to przede wszystkim bazujemy na artykule 41a ustawy o samorządzie gminnym. Tam między innymi jest mowa o tym, ile należy zebrać dla konkretnej gminy według liczby mieszkańców podpisów, ale jest odesłanie również do uchwały organu stanowiącego państwa miasta. Czyli dla nas, dla mieszkańców miasta Oświęcim, obowiązuje uchwała Rady Miasta Oświęcim w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Każda gmina, każde miasto musi mieć taką uchwałę, także polecamy, żeby do takiej uchwały swojej Rady Miasta dotrzeć. I tutaj muszę przyznać, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, że trafiliśmy o tyle na problem, że w internecie nie było wzoru. Myślę, że to jest świeża sprawa, że mieszkańcy muszą się nauczyć właśnie, jak obsługiwać inicjatywę uchwałodawczą, że przydałyby się na przykład wzory w internecie, jak zakładać, jak powinien brzmieć ten akt
zawiązania Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. I myślę, że tego brakuje, także musieliśmy sami pewne rzeczy tworzyć. Do tego oczywiście musiała być lista osób, bo tak stanowi nasza uchwała, które przyłączają się do Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, czyli jak powinny być skonstruowane tutaj te dokumenty. Więc te kroki formalne są bardzo ważne, ponieważ na każdym etapie, gdybyśmy któregoś z warunków nie dopełnili, o których mowa w uchwale gminy, po prostu cała inicjatywa niestety tutaj nie będzie mogła zostać zrealizowana. Zostanie odrzucona po prostu ze względów formalnych. Także chyba wszyscy musimy się po prostu nauczyć, jak obsługiwać to narzędzie. No tak jak tu mówił Oleg, jesteśmy właśnie na etapie teraz zbierania podpisów, co nie jest łatwe, bo ponieważ mieszkańcy z pewną nieufnością właśnie patrzą na takie inicjatywy, zwłaszcza jeżeli muszą podać swoje dane osobowe, ponieważ na liście tutaj zgodnie z wytycznymi, bo to nie jest nasz wymysł, to są wymogi określone właśnie uchwałą, musimy zebrać takie dane jak imię, nazwisko, PESEL oczywiście, miejsce zamieszkania i podpis. I tutaj właśnie sam fakt wskazania swojego PESEL-u też budzi pewne wątpliwości wśród mieszkańców. I oczywiście tutaj nie ma możliwości oddawania głosów tutaj za pomocą na przykład profilu zaufanego, co niewątpliwie ułatwiłoby nam bardzo pracę. Na każdym kroku, tak jak mówię, musimy informować mieszkańców, edukować, opowiadać, co to jest, aby mieszkańcy nabrali zaufania i do nas, i do samego pomysłu właśnie utworzenia budżetu obywatelskiego w Oświęcimiu. Po raz kolejny pojawia się ta kwestia edukacji. Myślę, że my w ramach projektu lub bezpośrednio też staramy się to robić, bo Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza też jest tak naprawdę obecna w prawie we wszystkich gminach w Polsce, to już nie jest wykorzystywana w wielu z tych gmin. Tutaj chciałam zwrócić uwagę, bo Pan wspomniał o tym, że z takich kwestii formalnych to narzędzie potrafi być cały czas trudne do wykorzystywania, jednak plusem na pewno jest to, że w ostatnich latach jest ono łatwiejsze niż było kiedyś, bo jeszcze chociażby w poprzedniej kadencji trzeba było tych podpisów zebrać nawet kilka tysięcy, więc w porównaniu z tymi podpisami, które są wymagane teraz, czyli w zależności od wielkości gminy 100, 200 lub 300, jest to znacząca różnica. Jestem ciekawa, jak będzie rozwijała się kwestia cyfryzacji też takich głosowań i podpisywania się w przypadku Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Tutaj takim dobrym przykładem jest Kraków, do którego mieszkając tutaj na co dzień mam też wiele zarzutów oczywiście. W Krakowie od początku 2023 roku można podpisywać się online pod inicjatywami uchwałodawczymi. I widzę, że to też zachęciło wiele osób nie tylko jakby do podpisywania się, ale przede wszystkim do składania tych inicjatyw, bo ten sam proceder jest prostszy. Myślę, że ktokolwiek, jeśli zbierał jakieś podpisy pod jakąkolwiek listą i spotkał się jakby z proszeniem ludzi o PESEL, no to wie, że to jest tak naprawdę bardzo trudne. Stąd też niektórzy nawet nie mając świadomości, że to jest wymóg, czy to uchwałodawcy, czy ustawodawcy, żeby podawać ten PESEL, czasami go podają na przykład nieprawidłowy, bo nie chcą podawać kompletu swoich danych. No i stąd też część tych podpisów przy weryfikacji odpada. Więc z jednej strony te 300 podpisów, czym mniej w przypadku mniejszych gmin, może się wydawać małą liczbą, no, a z drugiej strony zawsze to jest jakieś osiągnięcie, żeby nakłonić 300 osób do podania PESEL-u. Z jakimi reakcjami w tym momencie się spotykacie, zbierając te podpisy, oczywiście poza jakby tymi kwestiami, które tutaj już padły, czyli na przykład uwagami dotyczącymi tego PESEL-u. Jakie są reakcje mieszkańców, mieszkanek Oświęcimia na te propozycje, na inicjatywę obywatelską i na budżet obywatelski? Myślę, że reakcje są różne. Część osób po prostu nie wie na czym to polega i pyta, czy mogą Państwo powiedzieć coś więcej. Część osób reaguje
no niezbyt pozytywnie mówiąc, a i tak nie mamy na to pieniędzy, albo i tak się prezydent nie zgodzi. Co uważam, nie jest dobrym punktem wyjścia, bo ja myślę, że jeżeli pan prezydent zobaczy, że jednak mieszkańcy życzą sobie takiego narzędzia, że są chętni, aby brać udział w głosowaniach, myślę, że wtedy zmieni zdanie i bardziej przychylnie popatrzy na to narzędzie. Więc myślę, że to właśnie trzeba jednak starać się tutaj realizować to, co możemy. I działać na rzecz miasta. I kolejna kwestia finansowa, czyli bardzo dużo osób mówi, a skąd weźmiecie na to pieniądze? No więc staramy się wytłumaczyć mieszkańcom, że generalnie to te pieniądze w budżecie są. To tylko określimy pewne priorytety. My tylko określimy po prostu, bo i tak wiadomo, że w kolejnych latach, bo to właściwie mówimy o roku 2025, i tak będą realizowane zarówno zadania mniejsze i większe inwestycyjne, jak i te miękkie projekty, typu eventy, wydarzenia kulturalne, imprezy typu Dzień Dziecka, Dmuchańce, wystawy. Tu chodzi tylko o nadanie pewnego priorytetu. Tu chodzi o to, aby mieszkańcy właśnie w ramach konsultacji społecznych wypowiedzieli się, czego potrzeba im najbardziej, żeby powiedzieli, co jest dla nich najważniejsze, gdzie widzą ten kierunek zmian. Także w ramach pieniędzy, które mamy w budżecie na właśnie rozwój miasta, po prostu mieszkańcy decydowaliby, które z tych zadań będą realizowane. Poza tym jeszcze właśnie to jest bardzo dobre narzędzie, żeby określić, czego mieszkańcy chcą, bo nawet rozmawiając z mieszkańcami mówią nieraz, a bo na przykład brakuje zadań dla dzieci właśnie w wieku przedszkolnym. Niektórzy twierdzą, że brakuje zadań właśnie dla nastolatków, że dla dzieci w wieku szkolnym okej, ale nastolatkom brakuje zadań, żeby ich oderwać od smartfonów i komputerów. Więc mieszkańcy, nie można powiedzieć, że nie myślą, co jest potrzebne. Też mają jakieś przemyślenia w tym zakresie i chcemy uświadomić, że możemy nadawać priorytety tym zadaniom, że one pewne rzeczy i tak będą realizowane z budżetu miasta, ale tu mieszkańcy określą, które z nich są najważniejsze, które powinny być realizowane. Być może poddadzą też czy zdradzą pewne potrzeby własne, które być może nie będą realizowane w kolejnym roku, ale być może zostaną wzięte pod uwagę właśnie w kolejnych latach, niezależnie nawet od budżetu obywatelskiego. Dlatego myślę, że to nie pieniądze, to nie wygospodarowanie dodatkowych środków finansowych jest tutaj zasadniczym problemem. Tak, tak jak powiedziała Monika, tutaj opinie są różne. Główny problem jest w tym, że mieszkańcy nie za bardzo wiedzą, o co chodzi w budżecie obywatelskim. Ta część edukacyjna, informacyjna jest po prostu znikoma w tym temacie. Dlatego my staramy się informować mieszkańców na bieżąco, przy okazji zbierania podpisów, mówić, z czym się to wiąże, po co właściwie zbieramy te podpisy, z czym się wiąże sama inicjatywa uchwałodawcza, z czym się wiąże nasz komitet. I tych informacji trzeba przekazywać sporo i często i trzeba je bardzo jakby skutecznie powtarzać. Mieszkańcy nie wiedzą często nic o budżecie obywatelskim, a jeśli już coś wiedzą, to wiedzą na przykład o budżecie obywatelskim wykonywanym w Małopolsce, czyli małopolskim budżecie obywatelskim, bo mówią, że już składali podpisy pod projektem. Ale my staramy się tutaj doinformować, że to jest tylko podpis pod danym konkretnym projektem, a nie samym narzędziem, jakie my proponujemy. Tak, jak rozmawiałam jakiś czas temu na kanale z Borysem Martelą, on jest współtwórcą raportu Barometr budżetu obywatelskiego i w tej jakby edycji 2022 i w poprzednich, ta rozmowa też już jest na kanale, więc tak gdzieś wrzucę do niej link. Też właśnie się zapytałam o to, czy jakby w tych rozmowach i po prostu podczas tworzenia tego raportu wychodziło to, że na przykład ludzie się zastanawiają, czy budżet obywatelski nie przejmuje jakichś zadań gminy, które po prostu powinna realizować gmina. No a tu warto sobie uświadomić, że tak naprawdę nie ma możliwości, żeby budżet obywatelski realizował inne zadania niż te zadania własne gminy, tylko że to jest ta forma konsultacji z mieszkańcami i właśnie tak jak też pani wspomniała, ustalenia pewnych priorytetów dla mieszkańców, jeśli chodzi o
działania, bo przecież z tego budżetu, po prostu z tych wyników, poza tym, że część zostanie realizowana, bo na przykład wygra, to z tych informacji już potem samorządowcy mogą tak naprawdę czerpać przy realizacji jakichś innych zadań, bo to jest po prostu też spytanie się mieszkańców, na czym im zależy. Czy na przykład bardziej na większej liczbie wydarzeń, zadaniach miękkich, czy bardziej na renowacjach, zmianie infrastruktury, takich tych zadaniach twardych. Także to jest narzędzie, które myślę, że warto, jeśli chodzi o taki sposób konsultacji społecznych w gminach, wykorzystywać, tylko tak jak tutaj też cały czas jest powtarzane przez Was, przez Państwa, należy jakby edukować mieszkańców, żeby oni mieli świadomość, że raz ten budżet jest, a dwa, jak on po prostu wygląda, bo może dojść do wielu różnych nieporozumień, czy do jakichś braków po prostu wiedzy, które się będą potem przekładały na niezrozumienie całej idei budżetu obywatelskiego. Ja może tutaj chciałabym tylko jedną rzecz dodać, że wracając jeszcze właśnie do tematu społecznych inicjatyw radosiedli. Była już mowa o tym, że mamy 12 radosiedli. Chciałabym podkreślić, że społecznicy, którzy działają w tych radach osiedli, w zarządach, w radach, robią naprawdę świetną robotę. To są społecznicy, oni pracują tutaj społecznie, nie otrzymują za to wynagrodzenia i są właśnie świetnym tym źródłem kontaktu, czy tym pośrednikiem właśnie pomiędzy miastem, a samymi mieszkańcami. To jest to pierwsze miejsce, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje potrzeby. I jak najbardziej powinny działać, bo to jest to miejsce, gdzie można powiedzieć, to nie działa, to można by było poprawić. I to jest również to miejsce, gdzie właśnie można generować pomysły, gdzie mogą powstawać właśnie idee, co można by było zrobić, gdzie byłoby prościej zebrać później podpisy, prawda, i zrealizować zadanie z większej puli środków, czyli wtedy tutaj 150 tysięcy. Ale chciałabym jeszcze raz podkreślić, rady osiedla robią świetną robotę. To jest naprawdę bardzo dobra praca, praca społeczna, podkreślam, i świetne kontakty z mieszkańcami. Tylko możemy mieć narzędzie ciut większe, możemy realizować większe projekty. I druga rzecz jest taka, że w ramach rad osiedli mieszkańcy działają jakby tylko na swoim poletku, a tutaj w budżecie obywatelskim muszą spojrzeć całościowo, muszą spojrzeć na całe miasto, ponieważ my tutaj nie mamy tutaj wydzielonej puli na zadania dzielnicowe czy osiedlowe i zadania ogólnomiejskie. Po prostu zaproponowaliśmy dla całego miasta. I chodzi o to, aby mieszkańcy popatrzyli szerzej na całe miasto, żeby się aktywizowali i sami proponowali, mówili, tak mówię, w kontekście całego miasta. Ale jeszcze raz podkreślam, rady osiedla robią świetną robotę. To są naprawdę zaangażowani społecznicy i bardzo im dziękujemy za ich pracę, ale możemy nawzajem się wspierać. Te narzędzia mogą ze sobą współpracować właśnie na korzyść mieszkańców, no i myślę, że dla rozwoju miasta. Tak jest. Ja też chciałbym dodać tutaj jedną rzecz. Budżet obywatelski i jego forma nie wyklucza innych form. Te pieniądze przeznaczone na budżet obywatelski nie muszą wykluczać budżetu na inne formy. Także to jest bardzo ważne. Na dodatek sporym argumentem za budżetem obywatelskim w każdym mieście, które może sobie na niego pozwolić, jest to, że zwiększa to bardzo atrakcyjność. Budżet obywatelski jest teraz bardzo popularnym tematem, szczególnie wśród miast na Śląsku. Mówi się o tym w radiu, mówi się o tym w telewizji, o projektach przygotowywanych przez mieszkańców są wywiady. Także uważam, że to bardzo zwiększyłoby atrakcyjność miasta Oświęcim i zaktywizowało część społeczeństwa. Chciałam jeszcze zapytać o Chrzanów, czyli to miasto przykład, który podaliście. Skąd właśnie korzystanie z doświadczeń Chrzanowa, czyli z miasta, które nie jest miastem na prawach powiatu, a mimo to wprowadziło budżet obywatelski i w Chrzanowie funkcjonuje on od 2018 roku? Przede wszystkim wzięło się z rozmów z członkami stowarzyszenia. Burmistrz miasta Chrzanów, pan Robert Maciaszek, jest aktywnym działaczem w ruchu Polska 2050. Niejednokrotnie rozmawialiśmy właśnie o samej idei budżetu obywatelskiego. Przekonywał nas, że to jest świetne narzędzie i dzięki temu można naprawdę robić wspaniałe projekty dla mieszkańców, a przede wszystkim oni sami mogą wychodzić z inicjatywą. Także to jest osoba, która nas edukowała, abyśmy mogli coś przygotować dla naszych mieszkańców. Poza
tym jest to bliźniacze miasto w Małopolsce Zachodniej, więc o podobnej, powiedzmy, liczbie mieszkańców. Oni u siebie realizują też budżet obywatelski na poziomie 300 tysięcy złotych, więc myślę, że dla nas na początek właśnie jest to bardzo dobra pula środków. Dlatego myślę, że mogliśmy prawie, no, że tak powiem, w całości przejąć rozwiązania chrzanowskie bez większych modyfikacji i przede wszystkim wiemy, jak to działa, wiemy, z jakimi problemami się borykali. Tam była oczywiście ewaluacja po poszczególnych edycjach. Wiemy, co działało dobrze, co trzeba było poprawić. Więc tak jak mówię, skorzystaliśmy z niesamowitego doświadczenia miasta Chrzanów, za co panu burmistrzowi serdecznie dziękujemy, tym bardziej, że jest to osoba naprawdę z niesamowitą inicjatywą i stara się wprowadzać naprawdę nowoczesne rozwiązania dla swoich mieszkańców. Bardzo dziękuję tutaj za odpowiedź na to pytanie. Myślę, że padło tu kolejne cenne zdanie, czyli to, że warto jakby czerpać z doświadczeń i rozwiązań innych gmin, innych miast, żeby też nie wszystko testować na własną rękę, no bo przecież wiele jakby tak naprawdę funkcji jest taka sama, więc możemy też wzajemnie się edukować i wypracowywać najlepsze, najbardziej działające narzędzie, które będą włączać mieszkańców i aktywizować właśnie do współdecydowania o mieście. Także chyba nic innego mi tutaj nie przyszło do roboty, jak trzymać kciuki za zebranie tych podpisów. No i dzisiaj, jeśli słucha nas ktoś z Oświęcimia, no to polecam zainteresować się właśnie obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, którą tutaj założyliście, i zastanowić się, czy chcecie poprzeć właśnie budżet obywatelski w Oświęcimiu, a myślę, że naprawdę warto. No i to mówię jako osoba, która mieszka i wcześniej też mieszkała w mieście, gdzie ten budżet obywatelski jest, i chociaż myślę, że to narzędzie cały czas też jest dyskutowalne i spotyka się i z pozytywnymi, i negatywnymi opiniami, no to jednak przynosi szereg bardzo pozytywnych rozwiązań, no i przede wszystkim jest cennym narzędziem konsultacji władzy z mieszkańcami, bo też trudno, żeby po większości miast w tym momencie ten procent osób, które głosują w budżecie obywatelskim, to jest kilkanaście, więc z jednej strony frekwencja może się wydawać niska, a z drugiej strony raczej nie ma innego narzędzia, które wypytuje mieszkańców, aż tak dużą liczbę mieszkańców, o zdanie na jakiś konkretny temat. No a tutaj ten temat jest istotny, bo to są po prostu pieniądze gminy. Tak, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do podpisów, a wszystkich aktywnych mieszkańców Oświęcimia zapraszamy również do współpracy w ramach tej inicjatywy. Ja może tylko chciałabym powiedzieć czy przypomnieć, że założyliśmy na Facebooku specjalny profil, także tam staramy się publikować informacje na temat budżetu obywatelskiego. Tam jest opublikowany sam tekst uchwały, projekt uchwały i projekt regulaminu, także można sobie przestudiować, gdyby Państwo mieli wątpliwości, jak to powinno działać, można zadawać pytania. Także zachęcamy do kontaktu, zachęcamy do rozmowy. Może Państwo będą mieli jakieś sugestie, jak można by to było na przyszłość zrobić lepiej. Także zachęcamy do współdziałania, również możemy się podzielić doświadczeniami, bo te dokumenty, tutaj samo zawiązanie tego Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, to też nas troszeczkę pracy kosztowało, bo nie wiedzieliśmy, szczerze mówiąc, jak zacząć. A jednak opracowaliśmy dokumenty, które zostały przyjęte przez przewodniczącego Rady Miasta, więc zafunkcjonowały. Także również służymy tutaj pomocą, jeśli mieliby Państwo pytanie również z innych miast, które nie mają budżetu obywatelskiego, jak ruszyć z taką inicjatywą, to zachęcam do kontaktu. A osoby, które mieszkają w Oświęcimiu albo mają rodzinę w Oświęcimiu, zachęcam. Myślę, że warto to zrobić dla naszego miasta, dla rozwoju naszego miasta, dla zachęcenia zwłaszcza młodego pokolenia, żeby poczuli się u siebie w Oświęcimiu jak w domu, żeby wiedzieli, że tu mogą się realizować, że po tym, jak już zwiedzą świat, mają swój dom, mają swoje miejsce, gdzie mogą realizować własne pomysły. Także zachęcamy serdecznie. To również zachęcam, i żeby się nie pogubić w tej masie informacji, no to ja się postaram w opisie podlinkować właśnie też te wszystkie
strony, żeby jakoś to uporządkować, a Państwu bardzo dziękuję za rozmowę, no i trzymam kciuki za zbieranie podpisów i dalsze kroki w ramach i budżetu obywatelskiego, i inicjatywy obywatelskiej. Dziękujemy bardzo dziękuję. Serdecznie. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. A z tej strony mówiła do Was Agata Kępa, a dziś na kanale gościłam Aleksandra Siutę i Monikę Szymeczko z Oświęcimia, a konkretnie ze Stowarzyszenia Polska 2050 w Oświęcimiu. No i zachęcam również nie tylko do odwiedzenia tych stron, o których wspominaliśmy, ale także do subskrybowania kanału lub bezpośrednio, czy odwiedzania naszej strony lub bezpośrednio.pl, gdzie tak naprawdę będziecie na bieżąco z demokracją bezpośrednio w Polsce. Dzięki bardzo jeszcze raz i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy.